Wojciech Janusz po trzyrundowej wojnie i zderzeniu z czołgiem w postaci Adama Kowalskiego na FEN27. O ile może to nie było największe zwycięstwo może Adama Kowalskiego, o tyle wydaje mi się, że ta przegrana no w tym wypadku dla Ciebie chyba dużych rozmiarów, prawda? Bo przed własną publicznością taki ciąg zwycięstw i generalnie no dużo rzeczy było przed Tobą, prawda? I ta furtka do pasa. Ach, co mogę powiedzieć? No tak, takie jest życie, taki jest sport. Przegrałem dzisiaj, ale nie poddaję się, jadę dalej. Dajcie mi trochę czasu i niedługo się widzimy, o co mogę powiedzieć. Powiedziałeś tyle, że o włos właśnie, no bo też wynik sędziowski to odzwierciedlał właśnie czego, jakby który moment twoim zdaniem tak przeważył, czy czego zabrakło może u ciebie w tego minimum? Wydaje mi się, że tam w końcówce miałem go już z góry, dałem się znowu przeswipować, że ja byłem z dołu i potem pod koniec mi się udało znowu go przeswipować, ale no to już troszkę zabrakło. Gdyby nie było tej zmiany, że ja, on, ja, tylko cały czas ja, myślę, że ta runda była dla mnie i bym wygrał. Wojtek, to była najcięższa twoja walka w karierze, tak naprawdę, jeśli ocenisz wszystkie walki do tej pory? Wydaje mi się, że nie. Miałem kilka ciężkich walk. Jedna z cięższych, ale czy najcięższa, nie. Fajnie, daliśmy dobrą walkę. Wszyscy krzyczeli, chyba się podobało. To jest najważniejsze. Tak jak mówię, niedługo wracam. Jestem trochę zaskoczony, że ta walka dotrwała do końca, bo rzucaliście takimi bombami, że gdyby ktoś w końcu trafił, to nie byłoby czego zbierać. Tak, czułem parę razy, że trafiłem bardzo mocno. Widziałem nawet to po grymasie twarzy Adama. No ale co, ma twardy łeb. Wytrzymał kilka mocnych bomb. Szacunek dla niego. I co, i jedziemy dalej, może się jeszcze kiedyś spotkamy. Zaskoczyło cię to, że przetrwał takie mocne strzały? Od początku wiedziałem, że jest mocnym zawodnikiem, charakternym. Z dobrego klubu, mocny team, mocny narożnik, tak samo jak i ja. Nie zdziwiło mnie to. I też właśnie chodzi o kondycję głównie, bo to była naprawdę wielka bijatyka, a kondycji nie super się prezentowaliście do samego końca. No jak na takich dwóch klocków, to wydaje mi się, że całkiem spoko kondycyjnie. Ale jakby to była walka o pas, jeszcze dwie rundy, to nie wiem, jakbyśmy dali radę. Powiedziałeś, że zaraz wracasz w kontekście, w sensie, że szybko chcesz stoczyć pojedynek po tym pojedynku. Co powiesz taki, na ten pomysł? Może nie jest to najlepszy wieczór pomysłów być może, ale Rafał Kijańczuk na przykład, to byłby dobry rywal? Czy byłby dobry? No fajny rywal, wydaje mi się, że prędzej czy później spotkamy się w klatce. Ale tak jak mówię, teraz jestem po walce. Oczywiście chcę walczyć dalej, ale jeszcze za wcześnie na podejmowanie jakichkolwiek decyzji. Pogadam z trenerami, wyleczę się i działamy. Wojtek, dwa momenty jeszcze wrócę do walki. Dwa momenty, kiedy czekałeś na werdykt, co było w głowie? Myślałeś, że jednak może zwyciężyłeś w tym pojedynku? I drugi moment, pamiętałeś jeszcze o tym, że oświadczyny są? Powiem szczerze tak, wiedziałem, że to może pójść werdykt w dwie strony. Myślałem, że pójdzie na moją korzyść, ale też byłem przygotowany na to, że może pójść na Adama korzyść. No, taki jest sport. A co do oświadczeń, to planowałem zrobić to tylko po wygranej walce, ale już po werdykcie mówię sobie, nie no, bitka była spoko, to nie ma co tracić okazji i jedziemy dalej. W sensie, że się oświadczamy. To co, czekamy na powrót, bo naprawdę fajny pojedynek, dziękujemy za ten pojedynek i Tobie Adamowi. No i co, myślę, że to nie koniec, jeszcze być może kiedyś rewanż, jeszcze chętnie byśmy obejrzeli jeszcze raz taką walkę. No jasne, ja też bardzo chętnie jeszcze raz bym ją stoczył. Dziękuję również wszystkim, przede wszystkim sponsorom, trenerom, kibicom, mojej kochanej dziewczynie, bratu, menadżerowi, wam, mediom i wszystkim innym. Narzeczonej. A co powiedziałem? Przepraszam. A nie bałeś się? Bo w NBA czasami były takie sytuacje, że kobiety nie przyjmowały oświadczeń przed kamerami. Nie bałeś się tego? Nie. Moja tak bardzo mnie kocha, że nie odmówiłaby. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Tak, dziękuję. Do widzenia. Hej.